Serwus! Witam w kolejnym odcinku serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Pierwszym przepisem będzie karkówka w sosie własnym. Zapraszam. Składniki. 1 kg karkówki wieprzowej, 2 ząbki czosnku, 2 cebule, 4 liście laurowe, 7 ziaren ziela angielskiego, 2 łyżki majeranku, 1 łyżeczka pieprzu czarnego, 1 łyżka soli, 1 łyżka papryki. Karkówkę kroję w kostkę o długości boku 1 cm. Następnie mięso doprawiam. Dodaję wyciśnięte 2 ząbki czosnku, liście laurowe, ziele angielskie, majerany, sól, pieprz oraz paprykę słodką. Wszystko polewam 3 łyżeczkami oleju roślinnego i dokładnie mieszam. Karkówkę marynuję zazwyczaj dzień wcześniej, ale gdy poleży w przyprawach kolejne 2, też nic się jej nie stanie. Karkówkę gotuję na wolnym ogniu do miękkości około 1,5 godziny. W tym czasie przygotowuję dodatki lub kolejne składniki do następnego filmu. Ważne, by do mięsa zaglądać co jakiś czas, by się nie przypaliło. Karkówka gotowa jest zaraz po ugotowaniu, ale równie dobrze sprawdzi się w kolejnym dniu. W tym odcinku do karkówki zaserwowałem kaszę gryczaną oraz kiszone ogórki. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do zobaczenia kolejnych przepisów z serii Tradycyjna Polska Kuchnia, a będą to grzyby suszone panierowane oraz kapusta zasmażana. Zapraszam.